Pomysł na akcję z plakatami wziął się z tego, że pani Misiagoś, kuratorka linii programowej Visual Art, zaczęła nam ozdabiać ściany chatki, jak tutaj chyba widać w kamerze, i zaczęła nam ozdabiać gabinety. Wtedy nas zabrała do archiwum i mogliśmy sobie wybrać te plakaty. Głównie były to plakaty filmowe i festiwalowe. I zobaczyliśmy, że to jest całkiem spora kolekcja. Więc wtedy zapytaliśmy, skoro niektóre plakaty się powtarzają, czy możemy zrobić właśnie taką akcję, żeby podzielić się tymi plakatami z naszą społecznością akademicką. Cieszymy się, bo małą promocję zrobiliśmy, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to się przyjmie, ale w wydarzeniu było ponad 200 osób. Na Instagramie też dosyć dobrze to hulało. Ludzie zaznaczali, że będą. I jak widać na załączonym obrazku na dole, ludzie rzeczywiście przyszli i w COVID-zie ze wszystkimi restrykcjami możemy rozdawać Wam te plakaty. Wielka radość, że ktoś jeszcze może na te plakaty patrzeć, podziwiać, że będzie cieszyć oko ludzkie, więc bardzo się cieszę, że Agnieszka Bąk wymyśliła taką wspaniałą akcję, ponieważ kolekcję mam od lat 80. No myślę, że ta kolekcja nabrała wartości i jest bardzo okazała, a ponieważ mamy w kilku egzemplarzach te plakaty, to stwierdziliśmy, dlaczego się nie podzielić. Lubimy się przecież dzielić, więc dlatego te plakaty ujrzały dzisiaj światło dzienne i cieszymy się, że jest taka frekwencja i przychodzą osoby podziwiać, zabierać plakaty do domu. Myślę, że taką akcję powtórzymy na pewno, bo jeśli dziś jest takie zainteresowanie, kiedy no, przychodzą ludzie i biorą te plakaty, więc mam nadzieję, że warto powtarzać tą akcję.